Cześć wszystkim, znowu Płynę 7, a to jest dalszy ciąg Arkanum. A w Arkanum jesteśmy teraz przed Zamkiem Królewskim w Caladonie. Przeczytałem już tą książkę, więc spójrzmy na nią jeszcze raz. Jeżeli ktoś chce, może sobie spauzować i dokładnie ją przeczytać. Są tu opisane mniej więcej co każdy z królestw chciałoby mówić podczas negocjacji. No tutaj trochę małe notatki. Myślę, że nie będę ich czytał. A ktoś zechce, to niech sam sobie przeczyta. Możemy przystąpić do dzieła, myślę. Tak, przechodzę tu na negocjacje. Oczywiście. Nie jesteś przypadkiem z Caladonu, he? Nienawidzę tego miejsca. To jest na dziura poniżej Rzymi. Tfu! Jestem politykiem i wiem, że życie bywa ciężkie, ale ci Caladonczycy... nigdy w życiu nie widziałem tyle zdradliwości i podlizywania się. Ciekawe, masz dla mnie jakąś radę? Pilnuj swojego portfela. Tyle pieniędzy przechodzi tu z ręki do ręki. Dostawałem to nawet łapówki od żebraków. Na mą duszę, naprawdę. Modlę się, żeby przeżył wizytę w tym przeklętym miejscu. Dobra, przejdźmy do rzeczy, Renarcie. Przepraszam, po prostu to najgorsza chwila, nieważne. Musisz iść przez te drzwi prosto przed siebie, aż dojdziesz do dużych drzwi na końcu zewnętrznego dziedzińca. Stojący tam strażnicy zostali poinstruowani, by pozwolić ci przejść po tym, jak zakończymy naszą rozmowę. A potem? Gdy będziesz już za drzwiami, przejdziesz prosto na koniec drugiego korytarza, gdzie znajdziesz następnie duże drzwi. Za tymi drzwiami znajduje się sala obrad. Podejdziesz do podium i doradcy zaczną zadawać ci pytania. A co stanie się później? Gdy negocjacje się skończą, otrzymasz od nich podpisane porozumienie, natychmiast stamtąd odejdziesz. Potem spotkasz się tu z panem Wilksby i ze mną, gdy też otrzymasz zapłatę. Wszystko wydaje się zrozumiałe. Co do porady, po drodze do komnat doradców na pewno zwróci się do ciebie parę osób. Będą one reprezentowały różne zainteresowane środowiska skaladowe i na pewno spróbują zmienić twoje zdanie co do niektórych punktów wyszczególnionych w aktach, które otrzymałeś. I nie rozmawiaj z nimi, nie przyjmuj od nich żadnych pieniędzy i na miłość boską nie zmieniaj swojego zdania co do żadnych punktów. Cała ekonomiczna przyszłość Arkanum zależy od tego, czy Caladon zostanie przyjęty do Zjednoczonego Królestwa, rozumiesz? Do widzenia, Renardzie. Dobrze, zadam strażników, że mają się ciebie spodziewać. Powodzenia podczas negocjacji. Dobra. Dobra, to jest ten długi korytarz. I tak jak instruował nas Renard, mamy nie rozmawiać z tymi ludźmi. Witam pana, czy mogę się poprosić o poświęcenie po chwili czasu? Oczywiście. Dziękuję bardzo. Rozumiem twoją sytuację i postaram się mówić krótko. Reprezentuję Ministerstwo Skarbu Caladonu. Miło mi panu poznać. Czy mogę pomóc? O, to ty! Powiedziano mi, że wybrano tę drugą osobę. Umiejętności w ustalaniu cen nie są wystarczające, były dla nas korzystniejsze podczas negocjacji. Obawiam się, że nie mamy sobie nic więcej do powiedzenia. Może jakbyśmy mieli więcej handlu, to może ta pani chciałaby z nami rozmawiać, targowania się. So, ja mógłbym to zwiększać, ale serio. Jest to aż takie potrzebne, dobra. Dobra, zagadajmy z tym gościem. Byłem pewien, że jesteś rozsądnym człowiekiem. Reprezentuję Ministerstwo Transportu z Caladonu. W czym mogę pomóc? Wiem, że idziesz porozmawiać z doradcami. Chciałem ci tylko powiedzieć, że jeżeli uda ci się uzyskać podpisaną zgodę stwierdzającą, że Caladon ma prawo budować własne linie kolejowe, będziemy bardzo wdzięczni. Jak bardzo wdzięczni? O, powiedziałbym 1500 sztuk złota. Jeżeli ci się uda, wróć tu, a dokończymy transakcję. Pomyślmy o tym. Okej. W wytycznych mamy wyraźnie wydane, że nie mamy dać Caladonowi opcji budowania własnej kolei. To Tarant ma budować kolej dla Caladonu. Więc nie wiem, czy z tym panem się dogadamy. Dobra. Witam panie, czy mogłeś poświęcić mi chwilę swojego czasu? Oczywiście. Twoja reputacja jest szeroko znana, słyszeliśmy mnóstwo dobrych rzeczy o twoich zdolnościach i o twojej wnikliwości. Reprezentuję Komitet Badań Technologicznych Caladona. Dziękuję za komplement, w czym mogę pomóc? A, myślałem, że będziesz miał większe technologiczne skłonności.
Ale tak nie jest. Nie wydaje się, żebyśmy mieli coś... Tak, oczywiście. Dobra. Nie wiem, co ten gość chciał, ale mniejsza z tym. Dobra. Witaj, panie. Czy znajdziesz chwilę na krótką rozmowę? Oczywiście. O, zdaje się, że Taran dobrze wybrał przedstawiciela. Dobry negocjator znosi się znać na wszystkich sprawach. Reprezentuje konsorcjum magii Caladonu. Czy mogę pomóc? Tak, widzę, że naprawdę jesteś zwolennikiem magii. Taran to bardzo wpływowe miasto w Zjednoczonych Królestwach i chyba rozumiesz, dlaczego osoby stosujące magię mogą być bardzo zainteresowane wynikiem negocjacji. Oczywiście, w czym mogę ci pomóc? Cóż, musisz mi tylko zapewnić magą specjalne względy i koncesje w obrębie miasta. Jeżeli znajdzie się to w porozumieniu, z przyjemnością wypłacimy honorarium konsultanta. Powiedzmy 500 sztuk złota. 500 sztuk złota? Nie. Według wytycznych mam ograniczyć używanie magii, a nie dawać im specjalne przywileje. Więc z tym panem do widzenia. Nie zamierzamy czegoś takiego robić. Dobra. Witam pana. Czy mogę zająć chwilę czasu? Oczywiście. Nazywa się generał Wirs. Reprezentuje armię kaladońską. Czy mogę służyć? Widzę, że jesteś osobą dobrze wyszkoloną w walce. Chyba będziesz w stanie zrozumieć nasze stanowisko w negocjacjach i być może uda ci się nam pomóc. Oczywiście. W czym mogę ci pomóc? Czy wiesz, że Zjednoczone Królestwo wymaga, żeby połowa dzieł nowych członków służyła w Zjednoczonych Batalionach? W pełni to rozumiemy, lecz sądzimy, że Caladon musi zatrzymać swoje wojsko. Jeżeli się zgodzisz, dopłyniesz, by tak się znalazło w porozumieniu, damy ci 2000 sztuk złota wypłaty. Łupy wojenne. To również znalazło się w tych notatkach. Chcielibyśmy pełnego ich rozbrojenia, bo nie... Pomyślimy o tym. Prezes Mennicy, dobra, co on chce? Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli kadalskie złoto pozostanie w obiegu na równi ze złotem Zjednoczonego Królestwa, to będziemy to korzystnie dla wszystkich, szczególnie nas, zaś dla ciebie. Wiesz, o wiele więcej osób jest zainteresowanych, niż mogłoby się tym wydawać. 700 sztuk złota, nie. Dzięki. Dzięki, stary, ale pozostanie kaladońskiego złota w obiegu według notatek zagroziłoby stabilności gospodarczej na dłuższą metę, więc nie. Dobra. Co ta pani chce do powiedzenia? Ministerstwo Handlu i Eksportu. Masz wiele sposobów, w tej chwili mam dojść do kompromisu w kwestiach kaladońskich tras spedycyjnych. Uważam, że Kaladoński ma prawo pobierać opłaty za przewóz towarów nawet od członków Zjednoczonego Królestwa. Opłaty były pobierane przez czas nieokreślony. Zgadzasz się? 800 sztuk złota. Nie, to też kiepski biznes. Zobaczę jeszcze raz notatki. Co oni tam pisali? Dobra, co ten pan chce? Ministerstwo Pracy. O problemach z wioskami pracy w Tarancie. Obniżają one wydajność i podwyższają koszty produkcji. W Caladonie nie może być tak samo. Potrzebujemy zakazu tworzenia związków pracy w Caladonie. Myślę, że uda się nam przekonać o tym, jak ważny jest ten problem. 1500 sztuk złota. A to akurat mi się zgadzało z dodatkami. Tarant również nie za bardzo pragnie tych związków pracy. Zobaczmy. Szlaki związki. Nie chcemy w Caladonie tego typu kłopotów. Dobra, zobaczymy to. Byłaby całkiem spoko sprawa. Oczywiście. Jestem prawdziwym dżentelmenem. Tak. Jest monarchią, jednak mamy parlament z ograniczonymi uprawnieniami. Zjednoczone Królestwo także ma parlament i każde miasto członkowskie posiada pewną ilość głosów, zależną od jego... Tak. Uważam, że Caladon powinien mieć od początku 4 głosy. Rozumiemy, że jest to tyle samo, ile ma Tarant, ale należy pamiętać o tym, że jak ważne dla Zjednoczonego Królestwa jest tak potężne królestwo jak Caladon. Jeżeli się zgodzisz i sprawisz, że to znajdzie się w porozumieniu, 900 sztuk złota. Według negocjacji mamy dać im 2, maksymalnie 3 głosy, więc 4 chyba nie przejdą. Okej, zobaczmy to.
Oczywiście. Ministerstwo Rolnictwa. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ziarno i inne. Dzięki temu nasi rolnicy żyją. Tak, 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 tak. Jeżeli sprawisz, że podatki od zboża pozostaną na obecnym poziomie, nawet w postąpieniu 600 sztuk złota. Nie, kiepski biznes. Dobra. Najwięcej oferuje pan od magii. I to w sumie chyba by nie była aż taka trudna kwestia. Ponieważ... zobaczmy. Używanie magii jest postępowy, bla bla bla. Miasto niektórzy członkowie rady wciąż myślą... chociaż nie chcą, aby użytkownicy magii mieli specjalne przywileje, nie chcą, aby ludzie... To może być też ciężka kwestia do przedyskutowania, ale związki zawodowe powinny być również możliwą opcją. Co do innych tych panów, chyba oferowali zbyt kontrowersyjne, powiedzmy. Tak. Dobra. Dobra, weźmy się do roboty. Szanowny panie, jesteśmy wdzięczni za poświęcony nam czas, ale chcielibyśmy, żebyś poświęcił nam jeszcze kilka chwil, by wyjaśnić pozostałe punkty dotyczące kwestii członkostwa. Kiedy już odpowie na pytania, wtedy przeprowadzimy głosowanie, które wyjaśni, jakie będzie nasze stanowisko w odnośnie członkostwa Kaladonu w Zjednoczonym Królestwie. Możemy zacząć. Proszę bardzo. Proszę określić, jakie będzie stanowisko Tarantu w kwestii budowy kolei tutaj w Kaladonie. Dobra, to jest ta opcja, którą chciał ten gość. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Że zero kolei, kiepski pomysł, sieć kolejowa należy do Tarantu, jest właścicielem stacji. Jeżeli Tarant będzie sprawował kontrolę nad wszystkimi sprawami dotyczącymi kolei, to obie strony wyniosą z tego korzyści. Dobra, zobaczmy. W wielu miejscach użytkownicy magii będą się cieszyć specjalnymi przywilejami. Zobaczmy, jak z tą opcją nam się uda. Handlu technologiami określa się statusu ekonomicznego, socjalnego pana Gabe Batesa. Dobra, zobaczmy. W Kaladonie będzie mógł korzystać z ograniczonych koncesji handlowych. Tak kazały mi robić notatki. A co z wojskiem? Nie chcę ich utrzymywać. Według notatki najlepiej by było wszystkich rozbroić, ale na to mogło się nie zgodzić. Więc weźmiemy opcję pół na pół. Zobaczymy, jak z tym pójdzie. A co w sprawie podatku od członkostwa? To jest opcja, którą Tarant chciałby uniknąć. Jednocześnie Tarant chciałby troszkę większe podatki dla Kaladonu ze względu na jego wielkość. Więc spróbujmy tą opcją. Jakich członków... Dobra, waluta. Przez 3 lata. Powinno być ok. Dobra, kaladońskie szlaki handlowe. Członkowie Zjednoczonego Królestwa zawsze będą korzystać z nich za opłatą. Nie, nie, nie. Co ja tu mam? Dobra, przez 10 lat powiedzmy. To jest fajna opcja. Każdy członek związków zawodowych będzie natychmiast zastrzelony. To brzmi ciekawie. A właśnie, to chyba się jego reakcja trochę zmienia względem nas. W zależności od tego. Dobra, zobaczę. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jako liczbą głosów. Opcja ugodowa to jest 2 głosy, a potem 3. Powszechnie wiadomo, że Tarant jest uzależniony od kaladońskiego zboża. Dobra, dobra.
Jak najszybsze zniesienie cła. Dobra, dajmy im 3 lata. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Po dyskusji zdecydowaliśmy się zlecić nieprzystępowanie do Zjednoczonego Królestwa. O! Ta, spoko. Dobra, muszę wczytać. I spróbujmy zrobić to jeszcze raz. Dobra, czego możemy użyć jako karty przetargowej? Bo to też pisało. Podatek czy... Dobra, tego możemy... Podatków możemy użyć jako karty przetargowej. Szlaki. Związki. Dobra, i rolników można też wykorzystać. Dobra, czyli podatki i rolników. Dobra. To tarant. Zobaczmy handlu z wojskiem połowa armii. Podatku. Zobaczmy, jak to nam przejdzie. Trzy lata. Przez 10 lat. Związki zawodowe. Zastrzelić. Liczba głosów. Zobaczmy, dobra. 5 lat. Zaakceptować, okej, spoko. Dzisiaj warunki, na ich podstawie zlecić przystąpienie Zjednoczonego Królestwa. Powiadomimy króla o naszej decyzji. Niezwłocznie wyruszy do Tarantu. Jeszcze raz dziękuję za pański czas. Tak szybko, jak to możliwe, porozmawiamy z jego wysokością. Proszę przyjąć podpisaną kopię porozumienia. Okej, dobra. Tym razem się udało. Zobaczmy, co Wilksby powie o tym. Dobra, jeszcze weźmy naszą kasę. 500. O, trochę mało. Ale dobra, zobaczymy. Czy Wilksby się nie obrazi za tych magów? Tak, tych magów opcja z tymi magami nie była potrzebna, skoro tylko 500 nam dał. Witaj, chłopcze, dobra robota! Słyszałam, że zapewniłeś porozmawianie z Radą. Niech no rzucę na to okiem. Ciekawe. Muszę powiedzieć, że całkiem nieźle sobie poradziłeś. Wprawdzie niedoskonale, ale przecież nie można mieć wszystkiego, prawda? Jestem pod wrażeniem twojej pracy. Wypłacę ci 7000 sztuk złota za tak skuteczne negocjacje. A czy będzie też mnie szkolił na mistrza w sztuce perswazji? Tak, oczywiście. Ważną częścią każdych negocjacji jest... no i to wszystko. Wszystkie sekrety sztuki perswazji. No, dziękuję panu. Nie mów nic więcej, nie mów nic więcej. Oddałeś Tarantowi i całemu Zjednoczonemu Królestwu wielką przysługę. Będzie się o ciebie pamiętać przez lata, chłopcze. Żegnam, panie Wilksby. No, okej, dobra. I to była... nasze ostatnie szkolenie mistrzowskie, jakiego doświadczymy. Czekajcie chwilkę. Okej, sorry za to. Ale już nie mogłem trzymać. Dobra. Więc poszło całkiem dobrze. Chyba nic złego nie wyniknie z tych naszych negocjacji. Wiem, że można je zrobić bardzo źle dla Caladonu, albo też bardzo źle dla Tarantu.
I wtedy będą konsekwencje takich czynów. Ale chyba nam poszło całkiem ok. Więc zobaczmy, dobra. To książkę możemy już wyrzucić. A ty, Virgilo, oddaj mi księgę praw Duriana. I zobaczmy, co nam mówi. Księga prawdy Duriana. Szukasz prawdy Duriana, szukasz kształtu i kamienia. Zatem podążaj ścieżką i znajdź ścieżkę, która wszedł od początku istnienia. Znalazłeś miejsce głosów? Wydobyłeś przesłanie ze słów? Myślę, że tak. Wiem, że to inaczej nie byłbyś tu. Droga stąd już niedaleka. Użyć światło tu przybyłeś. Twoje serce jest silne, twoja odwaga wielka, a ranek w jasnej wstaje sile. Udaj się teraz do skarbca żelaza. Szklany klucz ze sobą zabierz. Drzwi się otworzą i wejdziesz do środka. Tam prawdę swoją dostaniesz. Okej. Okay. Zobaczmy na mapie. Się zaznaczyło pewnie gdzieś tutaj. Ta. Miejsce odkryte na mapie zdarzonej w sejfie klanu żelaza. Dobra. Będziemy musieli się tam udać, ale najpierw musimy zdobyć ten wspomniany szklany klucz. Gdzie go zdobędziemy? Dowiecie się już w następnych odcinkach. Poza tym... No cóż. Zajmujemy się dalej wątkiem głównym. Już w następnym odcinku. A co mamy dokładnie do zrobienia? Tak, musimy znaleźć nas rodzinę, tak? Poczekajcie chwilkę. Tak, musimy odnaleźć nas rodzinę. Pestka. Zajmiemy się w tym następnym odcinku. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć!